imię Lilith, królowej sukubów, córy nienawiści, matki sanktuarium. Dobra, raz się żyje, no co? Oczy? To wydaje mi się, jest tam coś. O to chodziło. Astronomie? Jesteśmy. Przyszliśmy cię, można powiedzieć, uwolnić, ale powiedz mi najpierw, dlaczego leży tam szkielet? Klimat dosłownie identyczny jak w Diablo. W sumie czuję się, jakbym w tą grę grał, tak naprawdę. Znaleźliśmy pochodnie. One mają nam pomóc zlokalizować kolejny punkt naszej przygody. Chodźcie! Witajcie na Dolnym Śląsku. Znajdujemy się właśnie obok jednego z największych i najbardziej tajemniczych zamków w Polsce. Mowa tutaj oczywiście o zamku Czocha, który jest, słuchajcie, przepełniony tajemnicami, sekretnymi przejściami, masą legend i historii, które do dnia dzisiejszego nie zostały odkryte. Natomiast to nie sam zamek dzisiaj jest tutaj najważniejszy, ponieważ zostałem zaproszony przez sponsora dzisiejszego odcinka, czyli grę Diablo 4, na wzięcie udziału w grze terenowej, osadzonej w całym uniwersum Diablo. Diablo to kultowa seria gier RPG produkowanych przez Activision Blizzard. 6 czerwca zapowiedziana jest premiera najnowszej, czwartej odsłony serii. Akcja gry toczy się w ponurej krainie znanej jako Sanktuarium. Ponownie staje się ona celem inwazji Armii Płonących Piekieł, której stawić czoła mogą tylko bohaterowie kierowani przez graczy. Siłą zła przewodzi demoniczna Lilith, która za sprawą mrocznego rytuału powróciła do świata śmiertelników po trwającym wygnaniu. Gracz wybiera jedną z kilku dostępnych postaci, a następnie wyrusza w świat, aby walczyć z hordami potworów. Istotnym aspektem rozgrywki jest system rozwoju postaci. Każda klasa posiada unikalne drzewko umiejętności, a gracz może ulepszać możliwości bojowe swojej postaci przez talenty, punkty zdolności, runy i legendarne łupy. Na zamku robi się coraz większy ruch, także zabieramy cały nasz sprzęt, kierujemy się do pokoju i będziemy przygotowywali się do rozgrywki. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to wiem na pewno, że ma być ona naprawdę mroczna i ma nawiązywać właśnie do całego uniwersum Diablo. W całej rozgrywce miały wziąć udział 3 grupy. Moja, a także grupa Urbex History i jakby nie patrzeć. Siądźcie i czujcie się jak u siebie. Zostaliśmy wybrańcami. Portal łączący nasz świat ze światem zła zaczął budzić się ponownie. Musieliśmy zlokalizować drogę do portalu, sprawdzić, co znajduje się po jego drugiej stronie i co najważniejsze, jeśli będzie to możliwe, zamknąć go na zawsze. Jesteście na to gotowi? Jak najbardziej. Chodźmy zatem. Pokażę wam, co zostało z badań mojego pana nad rodem von Nostitz. Ta skrzynia zawiera wszystkie rzeczy, które zostały po rodzie von Nostitz. Sama skrzynia też należała kiedyś do Kaspara von Nostitz. Mój pan wierzy, że pośród rzeczy w niej, które w niej zgromadził, znajdziecie coś, co pomoże wam w waszych poszukiwaniach. Skrzynia jest wasza. Kto ma odwagę otworzyć skrzynię? No, tak. Dobra, ja mogę otwierać. Zobacz, czy nie ma... Czy nie ma... Uważaj, żeby coś tam nie wyleciało. Nie ma odciągu właśnie. To mocno jedno, więc za drugą otwieram. Jakaś zbroja. Zbroję, hełm. Klucze. Właśnie, klucze, listy. I wkładka mięsna jest. Coś po środku jest? Są też miecze.
To jest ucho ucięte? Tak, nie. O, możecie wyjąć z niej wszystko. Wezwał coś tu jest. Może to ucho jest po nim. Klucze. Klucze, fajnie. Loneta. Loneta jak loneta. Kogoś to interesuje? No to może być interesujące. Amulet. Żeby zamknąć wrota. Ja biorę ucho. Ucho już. Dzięki temu uchu będziemy słyszeć. Wszystko, czego nie słyszę, nie słyszą nasze uszy. Mamy, słuchajcie, również hełm. I udało mi się wydobyć z tej skrzyni jakiś miecz. Ciekaw jestem, czy coś jest tutaj ukryte w środku. Ale nie, nie ma nic. Jest po prostu miecz, także chowamy go. I szukamy dalej. Powinny być jakieś wskazówki tutaj. A co to jest? Tutaj mamy... Eliksir jakiś. Tu mamy coś, jakąś grzechotkę. A tutaj są klucze, które są takie no dosyć oczywiste. Z kluczami. Puste jeszcze. Co, dotargamy to wszystko, czy nie? O, powiem wam tylko, że rodzina von Nosticów znana była z tego, że lubiła wszystko, co tajne. Tajne skrytki, tajne przejścia, tajne ukryte pomieszczenia. Czyli klucze trzeba szukać jakichś przejść. Jeżeli jest tu skrzynia, to nie wierzę, żeby nie było w niej nic schowanego. Drugie dno. Właśnie, drugie dno. No i może być to tak. Patrz. Jest. Jest skrytka, dobra. Mamy skrytkę. I teraz pytanie, co jest w środku. Tajna skrytka. I tutaj. Mam jakąś książeczkę. Księga? No. Spójrzcie. Czyli coś ukryli przed nami. A, i mapy. Przynajmniej tak się domyślam. Aha, dobra, to odłożę na bok. I tutaj jest parę map. Map albo jakiś transkrypt. Weź się wejść tu do wszystkich z tym. No. Okay. Pójdźcie, to może nam. Jeżeli nie wiecie, gdzie to przechować, ja mogę popilnować rzeczy, które. Pamiętajcie, że nie możemy ufać w tej chwili. Właśnie się zastanawiam, czy nie możemy wszystkim ufać tutaj. Tak. Ktoś zapisuje jakieś certyfikaty? Tak, ma ktoś jakieś pióro? Zapisuję tutaj na telefonie wszystko. Lisy trzecie jest, tak? No to od tej strony idzie, tak? No. Tu. Odysy. Czyli teraz czwarta litera. Z dwoma pałeczkami. To nie to. Pa, masz mapę? Tak, mam naszą mapę. Pokaż mapę z tyłu. Po tych wskazówkach trzeba iść, co jest na mapie. No, czas jakby tu z tyłu tutaj, mapy. I tutaj jest teren, gdzie mamy iść dalej, tak? A, słuchaj, przeczytaj dwa zdania i rozkminić, gdzie macie iść. Z tyłu u was jest na bank to samo. Oni nie mają nic. My nie mamy nic. A list jakiś, coś? Ale gdzie co masz jakieś? Tu jest, z tyłu mapy, nas... widzisz? Dobra, to ja przeczytam na głos. No to wy macie, my nie mamy. Pokazał mi wtedy mój świętej pamięci ojciec to, co ukryto w tej wielkiej sali o posadzce z włoskiego marmuru. I na mapie jest sala marmurowa, czyli trzeba iść do sali marmurowej na 100%. Zobaczcie, jest odsłoń co zakryte, tam jest coś zakrytego. Uporządkuj co pomieszane, gdy pójdzie symbole. Czyli tam mogą być symbole, które są nieuporządkowe. Zobaczcie dwa. I się zaczyna. Tu są symbole, widzicie? Porządku i symbole? Tak. I teraz pytanie, czy tutaj jest coś, nie, to jest zupełnie co innego. Przekręć, tutaj są końcówki, patrz, tutaj jest na przykład. To może być porządku i symbole, żeby to się... Przesuwa się. No. I tak, żeby wszystkie ze sobą pasowały. Chyba nam się udało coś otworzyć. Coś z zaraz wyjdzie. Coś otworzyliśmy. Coś otworzyliśmy. Ale o panie, mówiłem, że Nosticowie byli mistrzami tajnych przejść. Ale jasta. Jak myślicie, w górę czy w dół? W dół. A może sala marmurowa? Ale pamiętajmy o celu, jaki mamy. No tak, musimy iść do piwnicy, masz rację. No to piwnica. Patrzmy zatem najpierw w dół. Na pewno nikt nas nie zaskoczy. Coś mi tu chodźmy. Śmierdzi. Nie chcecie wziąć miecza? Jak będą potwory, to wrócimy po niego. Dobrze, to nie bierzemy miecza. Najwyżej po niego wrócimy. Uważajcie, schody są strome, a
Sufity niskie. Dajcie mi to. Czujecie ten zapach spalenizny? Ewidentnie, słuchajcie, czuć zapach czegoś spalonego. Natomiast wydaje mi się, że poczyniliśmy dosyć duży krok do przodu, ponieważ udało nam się rozszyfrować tajny kod. I teraz, tak jak pewnie słyszeliście, schodzimy na dół, aby rozwiązać kolejne zagadki. Mam tylko nadzieję, że idziemy prawidłową drogą, bo jak widzieliście, droga prowadziła również na górę. Uważajcie, bo to jest naprawdę stromo. Powiem wam, że mnie tylko trochę niepokoi, że nie wzięliśmy ze sobą miecza. A jak tu będą potwory? Wydaje mi się, że to jest właśnie to miejsce. Wow. Już koniec. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu, no. Patrzcie, są wrota. Jest dużo artefaktów. Ten, który nie pozwalał nam przejść. Aha. A przynajmniej jego część. Tutaj są nasze wrota. Zobaczcie na to, jak to wygląda. Czy mi się wydaje, czy to się rusza? O cholera. Patrzcie na to, to się rusza. To jest jakby serce, imituje to serce. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest serce. Jest serce, tak? Ewidentnie, no zobacz, jak to się rusza. Aha. Bije, jakby było to serce. To są wrota. Na pewno są to wrota, które trzeba otworzyć. I zakładam, że chyba to mamy... tutaj mieliśmy zejść, po to, żeby tu otworzyć i przejść na drugą stronę. Tak. A tam jest zawalone przejście. To jest list, który aż strach przeczytać, bo bardzo mnie zachęca, żebym go właśnie przeczytała, ale przeczytałam... Ja go przeczytałam po cichu. Ogólnie nie wiem, czy widzicie, ale raczej widzicie, bo mam światło. Jest tu strasznie dużo artefaktów, a między innymi są tutaj czaszki zwierząt. Tam jeszcze widzimy jakąś świecę, może trzeba ją odpalić, tego zaraz się dowiemy. Natomiast tutaj zobaczcie na to. Wiecie co, to w ogóle wygląda jakaś taka świątynia. Taka do składania ofiar. No. Troszkę ja tak, nie wiem, czy finalnie my nie będziemy musieli złożyć ofiar, aby otworzyć tych drzwi. Albo młotem serce. Albo po prostu młotem rozbić te drzwi. A zmieni się, że serce tu bije cały czas? Tak, i tu są jakieś inskrypcje, widzicie? No można obracać. Nie wiem, to miejsce wygląda naprawdę podejrzanie, powiem wam. No, wydaje mi się, że jedynym sposobem jest przeczytanie tej wiadomości. No nic, ktoś to musi przeczytać. Kto bierze na siebie tą odpowiedzialność? Za całą grupę? Ja Łukasz. Kto ma najlepsze ubezpieczenie? Przeczytaj to wszystko, wędrowcze, głośno i wyraźnie, by usłyszeli to ci, którzy słuchają z wiecznej ciemności. Bądź dokładny, bo będzie to twoja jedyna okazja. Jedyna okazja, by być usłyszanym. Jedyna okazja, by podjąć wyzwanie. Kolejna nie przydarzy ci się już nigdy. Aby zdobyć to, co ukryte, musisz wziąć młot Horadrimów i rozbić nim jadeitową figurkę Janusa. Tam stoi. A no jest. Strażnika, nie skończył czytać. Strażnika w jej wnętrzu. Znajdziesz to, co doprowadzi cię do pani w imię Lilith, królowej sukubów, córy nienawiści, matki sanktuarium. Wow. Dobra, kto bierze młot? Ja. Dzierży go. Tam jest figurka. Jesteście pewni, że to ta figurka? Może byś to tutaj postawił, po prostu rozbij to w tym. Tu jeszcze jest jakaś figurka za nami, ale wątpię, że to jest drewniana. No, to jest drewniana właśnie. Dobra, raz się żyje, no co? Okay, to oczy! Coś się pojawiło. Jest coś? Z figurki otrzymaliśmy sekretną wskazówkę, która doprowadziła nas do tajemniczego pomieszczenia. Ten malutki kojarzę, ale nie jestem w 100% pewien. To nas jeszcze prowadzi, raz? Nie wiesz gdzie? Wydaje mi się, że wiem. Tak, tu są trzy pokoje i to jest ten. Chodźmy. To ten pokój. Wow. Zobaczcie na tą komnatę. Uff. Mamy chyba replikę zamku za tą szklaną szybą. Jest ona odwzorowana dosłownie idealnie. To muszą być dalej jakieś wskazówki dla tego. Znam ten symbol. Tam jest nasza mapa w ogóle na tablicy. Może coś jest na niej zaznaczone. Właśnie tutaj jest symbol, jest jedno wyłączone. Wtedy też wszystkie ekipy wyruszyły w poszukiwaniu swojego miejsca z mapy. My wylosowaliśmy wieżę. Musieliśmy się spieszyć, bo zło nie mogło nas pokonać. Dobra, na pewno wskazówką, słuchajcie, jest to, że na szybach są symbole. Wow. Ej.
Patrz tam! Wow. O kurczę. Poczekajcie, poczekajcie, może nie wchodźmy tam. Zobaczmy najpierw te symbole. To jest, czekaj, to się rusza, czy nie? No, Pablo, zapraszam przodem. Byliście otworzyć przeklęte sanktuarium, czy je zamknąć? Okazało się, że spotkaliśmy ducha postaci z zamierzchłej przeszłości. Powiedziała nam, że słyszała za życia szepty Lilith dobiegające z lochów, ale im się oparła. Wielu spośród tych, którzy żyli tu później, jej uległo. Duch skierował nas do celi, w której zmarł zamkowy astronom. On mógł wiedzieć więcej. Przyszliśmy cię, można powiedzieć, uwolnić, ale powiedz mi najpierw, dlaczego leży tam szkielet? Okazało się, że kolejnym krokiem jest przesłuchanie astronoma. To on miał zdradzić nam sekrety, które skrywa ten zamek. Co to za znaki? Znaki? Znaki, które są tutaj. Gwiazdy. Mowy, które kiedyś pamiętałem. Kiedyś była chyba pełnia. Było światło. Bardzo dużo światła. Wracałem z tej wieży. Na dół tego zamku. I wtedy zobaczyłem go w jednej z sal, gdzie prawie rytuał. Stał nad księgami, nad znakami. I to światło mnie zdradziło. On mnie zobaczył, a ja jego. I nasze spojrzenie się spotkały i w jego oczach zobaczyłem strach. Obłęd, szaleństwo, wszystko naraz. Jak tylko mnie ujrzał, pan stał mi. Co to była za sala? Pan szał i kazał mnie tu zamknąć. Nie wiem, czy on się przestraszył. Chyba bał się, że ktoś się dowiedział, zobaczył. I ja tu dostałem. Władca astronoma został wyznawcą Lilith i próbował wezwać ciemne siły do naszego świata. Astronom był duchem, który wyjaśnił nam, że musimy szukać symbolu, który wskaże nam datę, gdy granica między naszym światem a sanktuarium będzie najcieńsza. Wtedy też Lilith będzie mogła pojawić się w naszym świecie. Jest taki moment, są takie lata czy momenty, nocy, że ta granica między światami, między waszym, a powiedzmy moim, albo jakimkolwiek innym jest dosyć cienka. Mapa nieba. Moja mapa. Czy ona jest kompletna? Czyli brakuje nam jeszcze wszystkich elementów? Musi być cały nieboskłon. A gdzie znajdziemy resztę? Pewnie w tej wieży. Rozejrzyjcie się, gdzieś zostały jej części, nie wiem. I szukać takiego symbolu. On nas pokaże, które gwiazdy nam pomogą. Szukajcie tego i złóżcie mapę. To może będziecie w stanie coś uratować. Okej. Okay. Szukamy tego symbolu. I w takim razie chyba musimy wrócić na górę. Dziękujemy za pomoc. Do tej dosyć zagadkowej osoby, która na nas tam czeka. Wydawało mi się, słuchajcie, że wszystko już znaleźliśmy, co było potrzebne do rozwiązania tej zagadki z astronomem. Bo jak pewnie sami widzieliście, podnieśliśmy ten okrąg, a także drugą część tego okrągu. Ale widocznie jest coś jeszcze, co musimy znaleźć.
Nie. Ej, mamy skrzynię. Jest jakaś skrzynia. Jakaś skrzynia, ale kurczę, słuchajcie, jest na niej kłódka i chyba będziemy potrzebowali kodu. I ten kod pewnie dostaniemy z tej mapy. Na pewno. Zobaczcie, jest kłódka, jest skrzynia i pewnie tutaj jest ta część, którą musimy zanieść na dół. Ej, a może ją zabrać ze sobą? Weź ją. Nie będziemy tu wchodzić dwa razy. Dobra. Poczekaj, zobacz, tu są jeszcze jakieś... Gdzie? Tu są jeszcze jakieś symbole. Chcemy wam pomóc. Więc tak, wydaje mi się, że mamy wszystkie elementy. A i pewnie teraz znając się ją ułożyć. Okazało się, że mapa to jeden wielki klucz do otwarcia skrzyni. Przy odpowiednim dopasowaniu fragmentów otrzymywaliśmy cyfry. Te następnie dodawaliśmy, a dzięki nim otrzymaliśmy tajemniczy kod. To właśnie ten kod pozwolił nam otworzyć później skrzynię. Tym tajemniczym kodem były cyfry 606, czyli jak pewnie wszyscy już się domyślacie, data premiery najnowszej części Diablo. Kamień z wielkim. Mamy symbol kolejny. Wiesz coś o tym? To runa. Słuchajcie, powiem tak. No, nie mam pytań. Tu jest tyle skrytek, tyle zagadek, ale chyba wydaje mi się, że rozwiązaliśmy wszystkie, jeśli chodzi o naszą grupę. Finalnie, podsumowując, zdobyliśmy kamień, a na kamieniu mamy jakąś runę. I tak, i ta runa powinna nam pomóc. Wydaje mi się, że w tej finalnej drodze. Zasiadamy debatę. A też macie runę. No, jest runa. Tylko my też mamy runę. A ja za to mówiłem. Tylko to macie? Tak, tylko to. Słuchajcie, runę przynieśli. W tej wielkiej sali spotkaliśmy się wszyscy, aby zdecydować o kolejnym kroku naszej wyprawy. A gdy już podjęliśmy decyzję, wyruszyliśmy w dalszą drogę. Klimat dosłownie identyczny jak w Diablo. W sumie czuję się, jakbym w tą grę grał. Tak naprawdę. Znaleźliśmy pochodnie. One mają nam pomóc zlokalizować kolejny punkt naszej przygody. Podążamy za mnichem, a za nami cała grupa. W sumie teraz to chyba lampa nie będzie mi potrzebna, bo pochodnia daje dosyć sporo światła. Trzymaj, dzierż lampę. Wchodzimy do środka. Ciekaw jestem, co tu na nas czeka. Mamy wejście otwarte. Jest ktoś tutaj, słuchajcie, na nas. Ktoś nas tu oczekuje. O, to miejsce jest mroczne. Witajcie, wędrowcy. Przybywacie, aby uwolnić mnie z mojej klątwy. Więzienia w tych murach? Czy poszukujecie przejścia do przeklętego portalu? Chodzi nam o eliksir albo krew. Jestem alchemikiem na tym zamku, więc mogę wam pomóc. Na imię to Albertus. Ale też będę potrzebował waszej pomocy. Okazało się, że odnaleźliśmy zamkowego alchemika, nad którym ciążyła klątwa. Alchemik był nam potrzebny, aby sporządzić sekretną miksturę, która pomoże nam osiągnąć cel naszej misji. Natomiast wszystko to nie było takie proste, bo do sporządzenia mikstury potrzebował kilku składników, które musieliśmy dla niego zdobyć. Tak więc zaczęliśmy wykonywać dla niego zadania. Coś tam zdałem. No, rozdaliśmy fiolki od krew do każdy. Zgadza się. Też się zgadza. Wszystkie się zgadzają. Yes. Alchemik teraz łączy wszystkie te fionki, które mu przenieśliśmy. Jeżeli wszystko zadziała,
to będziemy mieli ostatni składnik potrzebny do otwarcia wrót linku. I udało się. Alchemik sporządził tajemną miksturę, która była nam bardzo potrzebna w tamtej chwili. Jest to mikstura, dzięki której będziecie mogli przejść swobodnie przez żywy ogień. A kiedy przejdziecie, to wspomnijcie mnie i pozdrówcie ode mnie panią Lilith. Chodźmy. Chodźmy, no. Mamy chyba wszystko, co potrzebne. Musimy przyłożyć w tym samym momencie dłonie do drzwi. Następnie ukłuć serce. Teoretycznie przed tym jeszcze mamy kilka rzeczy do zrobienia. Natomiast po całej tej akcji drzwi powinny się otworzyć. A co tam znajdziemy? Tego nikt nie wie. Czyli tak. Mamy te drzwi. Tutaj mamy ślady dłoni. Aha, okej. Okay. Płyn, który należy wlać tutaj. O ile dobrze pamiętam, a pamiętam na pewno dobrze. I nad płomieniem trzeba będzie zahartować ostrze, więc lepiej byłoby mieć je już przygotowane. Tylko najlepiej na wyciągniętej ręce, jeżeli rzeczywiście ma się tu pojawić ogień. Kto będzie czytał? Gotowi? Lejemy. Będę czytać, kto nic nie widzi. Jeszcze nie czytamy. Lejemy wszystko. I... Może trzeba podpalić to jakąś płomień. Myślicie? Dziwo. Być może czegoś nam zabrakło. Być może to nie tak. Wszystko wydaje mi się jest tam. O! O to chodzi. Ja ci ręce. Zatem ostrze nad płomieniem. A już bałem się, że coś poszło nie tak. Okazało się, że trzeba było dotknąć tego. Dobrze. Wydaje mi się, że hartowanie ostrza mamy za sobą. Później, o ile dobrze pamiętam, należało wcisnąć dłonie. Dwie osoby, tak. Jedna, no kto jeszcze? Ja tego nie zrobię. To ty będziesz czytać? No ja mogę zrobić. Nie, okay. Najpierw dłonie. Tak. Dobra, wciskamy. Wcisnąć. 3, 2, 1. Później przebić serce z wyczuciem, a czy już nie pompano krwi, widzisz? Przebite. Wyjmij. Być może pojawi się krew, a jeżeli nie, inkantacja. Czytamy. Przez krew, przez runy, przez ogień, przez ostrze, przez czaszki, przez słowo, do sanktuarium, do świata bez wiecznego konfliktu. Leje się do krew. Do domu, który nie widzi. Nam drogę. Odsuńcie się. Odsuńmy lepiej. Krew cieknie z dłoni, widzicie? Kto odważy się tam wejść? Na tę chwilę chyba nie. Dobra, raz się żyje. Idziesz? YOLO! Dawaj, gdzie jest Lilith? To co, wszyscy! Naprzód! W imię Horatrimu! Chodźcie.
Chodźcie! Misja zakończona sukcesem, ale to jeszcze nie koniec. Dzięki uprzejmości sponsorów dzisiejszego materiału mieliśmy możliwość zagrać przedpremierowo w najnowszą odsłonę Diablo. I przyznaję się, siedziałem tam, aż mnie stamtąd wygonili. Gra jest cudowna, piękna grafika, tajemnicze misje, czyli to, co kocham najbardziej. Krótko mówiąc, nie mogę doczekać się premiery, bo to będzie prawdziwy przełom.